Witam, tu Mariusz Sadowisny. W dzisiejszym filmie chciałbym wszystkim pokazać, czy też przedstawić węża, który zupełnie niespodziewanie trafił do mojej kolekcji i na chwilę obecną chyba jest jej rodzynkiem. Mówimy tutaj oczywiście o pytonie królewskim odmiany banana. Węż pochodzi z hodowli Boba Clarka, jest to samczyk. Jak widzicie, ma przepiękne kolory. Żółto-pomarańczowy, lawendowy wzór na nim i całe mnóstwo czarnych kropek, które moim zdaniem dodają mu niesamowitego uroku. Jak go kupiłem na samym początku, jak był malutki, to miał może 2 albo 3 kropki, już nie pamiętam. Na chwilę obecną ma ich znacznie więcej. Postaram się to wszystko jakoś tak pokazać, chociaż nie wiem, czy mi się uda, bo jest dzisiaj strasznie ożywiony. Waży około 560 gram. Ma niepohamowany apetyt. Cokolwiek mu się wrzuci, to praktycznie atakuje i pochłania. Jeszcze dla porównania pokażę 2 inne wężyki, żeby było widać tempo jego wzrostu. Na chwilę go tutaj zostawię. Dla porównania wezmę Piebalda. Jest to samiczka, też zakupiona we wrześniu, też 2013 roku. Praktycznie był kupiony w ten sam dzień. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Ona jest z kolei nieśmiała bardzo. To jest jedna z 2 samiczek. Jeszcze mam jedną, która zupełnie od tych 2 osobników odstaje. Też zaraz ją pokażę. I oczywiście też była zakupiona we wrześniu 2013. Także tutaj chyba najlepiej widać różnicę między tym samczykiem a samiczką. Naprawdę, że jest strasznie ożywiony. Cała trójka razem teraz. Na kamerze może tego nie widać, ale banan jest praktycznie 3 razy większy od niej. No, tak wygląda porównanie. Czyli banan 560 gram na chwilę obecną. Piebald po prawej około 200 gram. I ten malutki około, myślę, że może 100 gram. Mam nadzieję, że banan się podoba wszystkim równie mocno jak mi i że ten film choć w połowie oddał jego urok. Szczególnie jego niesamowite kolory, które się idealnie ze sobą komponują. Są naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Jeśli mój film się podobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i co tylko możecie. Do następnego razu. Trzymajcie się.